swojej duszy czy w ciele. Teraz podejmij decyzję. Teraz się od tego odwróć. Teraz zmiaż to mocą łaski. Teraz to rozgrom. Teraz powiedz: Boże, ja biorę na tym autorytet. Ja przeklinam wszelki kompromis w moim życiu. Ja odważnie podejmuję decyzję. Ty powiedziałeś do Jozuego, Boże, że gdziekolwiek jego noga postanie, to ten kawałek ziemi mu oddasz. Boże, ja wierzę w tą obietnicę, że ona jest dzisiaj dla mnie, bo w Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice mają dla mnie swoje tak. Ojcze, ja teraz staję na tej obietnicy. Ja mówię: Ojcze, że czegokolwiek ja się wyrzeknę, od czegokolwiek ja się odwrócę, to Twoja potężna moc spłynie na moją decyzję i ja po prostu będę dokonywał Twoich dzieł i ten grzech, ten kompromis, to poniżenie już nigdy więcej mnie nie dotknie. Odwracam się od wszelkiego grzechu, odwracam się od wszelkiego kompromisu. Odrzucam też wszelką chorobę umysłu, wszelką chorobę emocji, wszelką chorobę ciała. Jeżeli chorujesz, teraz chorujesz, połóż na siebie rękę i przeklnij chorobę, zabroń chorobie działać, zabroń działać chorobie. Jesteś do tego uprawomocniony przez krzyż Jezusa, nie musisz chorować, nie musisz. Przeklnij też biedę w swoim życiu, nie musisz wiązać koniec z końcem, Ty nie musisz wiązać koniec z końcem. Jesteś człowiekiem pełnym pomysłów, pełnym koncepcji Bożych. Jesteś człowiekiem, w którym są Boże plany, Boże cele, Boże dążenia. Możesz w tej chwili stanąć na tym, co małe i rozpostrzeć potężne skrzydła obfitości. Rozwal to, co małe w Twoim życiu i rozpostrzeć skrzydła obfitości. Zrób to teraz, zrób to teraz. Ja chcę, żeby Tobie podeszła każda osoba, która jest po rozwodzie. Która jest po rozwodzie albo która jest opuszczona. Przyjdź do mnie teraz. Może byłeś długo w związku jakimś. Może nie miałeś na to dokumentu, ale byłeś przez wiele lat jak mąż z żoną, chodźcie do mnie bliżej. Wszyscy ludzie po rozwodzie, wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek zostali w jakikolwiek sposób poniżeni przez religię, przez demoniczne siły legalizmu. Ojcze, ja modlę się teraz o tych ludzi. Ojcze, Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Ojcze, Ty dałeś im nowe życie. Ojcze, ja w tej chwili w imieniu Jezusa, w autorytecie Ojcze, Jezusa Chrystusa, odcinam tych ludzi od wszelkiej porażki ich życia. W imieniu Jezusa ja przeklinam wszelką porażkę w ich życiu. Ja przeklinam porażkę w małżeństwach. Ja przeklinam, ja mówię nowe rzeczy, nowe małżeństwa, nowe małżeństwa, nowe relacje. Ja przeklinam wszelkie poniżenie, wszelkie poniżenie. Ja przeklinam poniżenie, ja przeklinam wszelkie poniżenie. Ja odcinam od bezprawnych więców. Od bezprawnych więców, które na tych ludzi zostały założone przez ludzkie koncepcje, przez diabelskie potępienie. W imieniu Jezusa ja mówię: nowi ludzie, nowi ludzie, nowi ludzie. Ja rozrywam bezprawne więzy i ja rozrywam bezprawne więzy poniżenia, bezprawne więzy potępienia. Ojcze, to są Twoje perły, to są Twoje perły. Ojcze, to Twoje perły. W imieniu Jezusa to są nowe stworzenia, nie ma dla nich żadnego potępienia. Ojcze, w imieniu Jezusa namaszczaj tych ludzi, namaszczaj tych ludzi, namaszczaj ich, namaszczaj ich, namaszczaj. Niech rozpoczynają nowe rzeczy, nowe rzeczy. Niech dostają nowe relacje. Niech wszelkie zranienia zostają zniszczone. Niech wszystkie zranienia będą teraz zniszczone. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, nowe rzeczy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, oni zaczną ten rok, ten nowy rok zupełnie inną siłą. Ojcze, ja ustanawiam teraz w imieniu Jezusa, że oni nie będą mieli żadnych problemów z potępieniem, z poniżeniem. Ja w imieniu Jezusa łamię wszelką moc złych słów wypowiedzianych nad tymi ludźmi. Ja rozrywam bezprawne więzy diabelskie. W imieniu Jezusa, religia, ja w imieniu Jezusa knebluję Cię, nie pozwalam Ci działać. W imieniu Jezusa, religia, jesteś przeklęty duchu, Ty duchu przeklęty, nie masz żadnej władzy nad nimi. W imieniu Jezusa musisz milczeć, demoniczna siła humanizmu, Ty musisz milczeć teraz, rozkazuję Cię zamknąć, nie wolno Ci mówić do nich, knebluję Cię, rozrywam bezprawne wiedzę nad nimi.
Ja ustanawiam w tej chwili świeże relacje z innymi ludźmi. Ja mówię, że oni są nowi. Dzięki mocy Świętego Ducha. Dzięki mocy Świętego Ducha.